Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Po drugie, dziękuję wszystkim Państwu za obecność. Po trzecie, dziękuję mojej żonie za jej wykład, który jest dla mnie znakomitym wstępem. Z tym, że teraz ta relacja chemia-fizyka tutaj, to może jeżeli będzie czas w dyskusji, bo zacznę od chemii. Idąc za tym, co moja żona mówiła, wyobraźmy sobie chemika gdzieś tam na przełomie XIX i XX wieku. Co on wie? Już większość, nie wszyscy, ale większość chemików przyjęła teorię atomistyczną, przyjęła, że atomy są niepodzielne, przyjęła, że za to mogą się łączyć w cząsteczki i że łączą się w ściśle określonych relacjach ilościowych, co dla chemika jest bardzo wygodne, wyjaśnia relacje ilościowe w reakcjach chemicznych. Świetnie. Natomiast, proszę Państwa, co mniej świetnie, ci chemicy nie wiedzieli kompletnie, jaka jest natura sił, które powodują, że te cząsteczki powstają. Krótko mówiąc, zupełnie nie było wiadomo, dlaczego pewne atomy się łączą w cząsteczki, pewne się nie łączą i dlaczego takie, a nie inne relacje ilościowe. I w ten stan rzeczy ni stąd, ni zowąd wpada odkrycie promieniotwórczości. I nagle okazuje się w pewnym sensie, że jest cios dla teorii atomistycznej, bo atom już wbrew swojej nazwie, atomos, niepodzielny nie jest. Już wiadomo, że się składa z ciężkiego dodatnio naładowanego jądra i lekkich, ujemnie naładowanych elektronów. Fakt, no z jednej strony przykro, że atom nie jest niepodzielny. Z drugiej strony fakt, że nie jest niepodzielny, że składa się z czegoś, rokuje nadzieję na zrozumienie tego mechanizmu wewnątrzatomowego, a w perspektywie być może zrozumienie natury wiązania chemicznego. No i oczywiście zabrano się do tego od takiej strony, od jakiej można było, to znaczy trzeba było zrozumieć ruch tych cząstek, tych elektronów, które są takie maleńkie. Czego do tego użyć? Mechaniki, którą wtedy już znano, my ją dziś nazywamy mechaniką klasyczną, która dawała właściwie pełny opis układu mechanicznego, co z punktu widzenia fizyka jest takim opisem. Zdolność predykcji. To znaczy, jeżeli wiemy, jaki jest stan aktualny układu, potrafimy przewidzieć, co się z tym układem będzie działo w przyszłości. No i coś takiego próbujemy teraz zastosować do atomu, w którym mamy te elektrony. I teraz ja krótko podsumuję to, co Państwo znają ze szkoły średniej, co będzie koniecznym czy przydatnym dla nas aparatem pojęciowym. Przypomnijmy sobie, no taki elektron będziemy traktowali jako punkt materialny, to znaczy będziemy uważali, on jest taki maleńki, że jego rozmiary są praktycznie zerowe, ale niemniej ma masę tę, którą znamy z eksperymentów. Jego stan jest opisany przede wszystkim przez położenie, gdzie on jest. Do tego musimy podać w jakimś układzie współrzędnych, mamy przestrzeń trójwymiarową, trzyskładowe położenia. No i drugie, jeżeli chcemy wiedzieć, gdzie on będzie, to musimy podać jego prędkość. To jest też wektor, podajemy trzyskładowe. Tutaj, proszę Państwa, pewne uzupełnienie. Państwo znają ze szkoły średniej pojęcie pędu, który jest równy iloczynowi masy przez prędkość. Fizyk na ogół woli pracować z pędem. Pęd jest w pewnym sensie bardziej fundamentalny. Między innymi dlaczego? No proszę sobie wyobrazić, że mamy jakiś układ izolowany od otoczenia i ten układ jakoś się jako całość porusza. Okazuje się, że bez względu na to, co by się w środku działo,
pęd tego układu jest stały. Prędkość niekoniecznie. Czyli z tego powodu ten pęd wydaje się być obiecujący. Tyle konstatacja stanu układu, czyli powiedzmy wstęp do kinematyki. A teraz, żeby zrozumieć, co w tym układzie się dzieje, musimy mieć dynamikę. I w tym celu musimy zdefiniować sobie pewne pojęcia. Jednym z tych pojęć będzie energia kinetyczna, która jest równa kwadratowi pędu dzielonemu przez podwojoną masę, albo Państwo znają ją lepiej pod postacią iloczynu połowy masy przez kwadrat prędkości. No proszę zauważyć tutaj, ten kwadrat prędkości od razu nam mówi, że ta energia to jest energia ruchu. Natomiast poza tym definiujemy sobie jeszcze energię potencjalną, która zależy od współrzędnych. I ta energia potencjalna ma w sobie zapisane siły, które działają na cząstki. Czyli w gruncie rzeczy to jest tak, że cząstki tańczą tak, jak im zagra energia potencjalna. No i jeszcze do tego wygodnie nam jest wprowadzić sobie pojęcie energii całkowitej, przepraszam, która jest sumą tych dwóch. I znowu fizyk lubi wielkości, które się nie zmieniają w ruchu. Energia całkowita też jest stałą ruchu dla układu izolowanego. A teraz, proszę Państwa, ja wyjdę poza to, co Państwo poznali w szkole średniej. Mianowicie wprowadzę nową wielkość, nazwę ją działaniem. I ta wielkość będzie miała za sobą przeciwną filozofię. Jak w energii całkowitej szukaliśmy wielkości, która będzie stała w ruchu, tak teraz właśnie będziemy się starali ewidencjonować, bilansować to, co się zmienia. I w takim razie zamiast sumy energii kinetycznej i potencjalnej weźmiemy sobie różnicę. Tutaj, proszę Państwa, już od razu widzimy, no powiedzmy, mamy obiekt. Jego energia kinetyczna w tej chwili jest zerowa. Widać, że tutaj w ruchu on nabrał prędkości, nabrał energii kinetycznej, czyli energia kinetyczna się w ruchu zmienia, energia potencjalna też, bo energia potencjalna tego oczywiście się obniża. No i proszę Państwa, my chcielibyśmy zbilansować sobie tę zmianę w przeciągu ruchu. Wyobraźmy sobie, że mamy powiedzmy czas T, że ten ruch odbywa się w czasie T. Zaczęliśmy w zerze, ruch się kończy w chwili T. No, gdybyśmy tak spróbowali to sobie pomnożyć przez ten czas. No, od razu Państwo widzą, że to jest bardzo kiepski deskryptor zmian. Dlaczego? No bo przecież to T minus V w każdej chwili tego ruchu będzie miało inną wartość. Dlatego nas interesuje. Jak w takim razie bilansować te zmiany po drodze? No to robimy coś takiego. Był ten czas, oto płynął czas. Tu było 0, tutaj jest T. I teraz ten cały czas posiekamy sobie na drobne kawałki. Każdy z tych kawałków będzie miał maleńką długość dt. No i teraz, jeżeli mamy już taki odcinek dt, bardzo krótki, to na jego długości te wielkości zmieniają się minimalnie. Wobec tego możemy dla pierwszego odcinka wziąć sobie na przykład wartość tej różnicy ze środka tego odcinka, pomnożyć przez ten odcinek. Dla drugiego odcinka weźmiemy tę wartość ze środka drugiego odcinka, pomnożymy przez długość czasu i to wszystko dodamy. O, ja to dodawanie, sumę oznaczyłem takim fantazyjnym S-em. Ten fantazyjny S, proszę Państwa, to jest symbol całki. To, co tutaj jest, to jest całka. Jak się liczy całkę, to Państwu niepotrzebne w tej chwili. Ważne jest, jaki jest sens fizyczny.
ta wielkość bilansuje nam konwersję energii kinetycznej w potencjalną i potencjalnej w kinetyczną w przeciągu ruchu. Dlaczego, proszę Państwa, teraz ja wręcz przeciwnie niż dotąd przeszedłem do zmian zamiast do tego, co się nie zmienia? Otóż dlatego, proszę Państwa, że wydaje się, że natura tak robi. Ta wielkość zwana działaniem ma ciekawą właściwość. Mianowicie okazuje się, że jeżeli mamy chwilę początkową i chwilę końcową i możemy sobie wyobrazić różne trajektorie ruchu między tym położeniem początkowym a końcowym. Tak się składa, że natura wybiera zawsze taką trajektorię, dla której to działanie jest najmniejsze. Najmniejsze z możliwych. Możemy powiedzieć, natura jest leniwa, proszę Państwa. Najwyraźniej dla natury pewnym wysiłkiem jest konwertowanie energii w jedną, w drugą stronę. I ona się stara ten wysiłek zmniejszyć. Tego rezultatem jest ta zasada najmniejszego działania, o której powiedziałem, z której właściwie można wywieść całą mechanikę, wszystkie równania ruchu mechaniki, można wywieść całą optykę i jeżeli byśmy dalej pogrzebali, to właściwie wszystko, co najważniejsze w fizyce, wynika z zasady najmniejszego działania. Więc proszę Państwa, ja ją wprowadziłem dlatego, nie dlatego, że my będziemy usiłowali wyręczać naturę w tych konwersjach, tylko dlatego, że ta wielkość, jak się okazuje, dla natury jest niezwykle ważna i dlatego chciałem ją mieć w naszym instrumentarium. Jak Państwo zobaczą, będzie bardzo potrzebna. No a teraz wróćmy do naszych elektronów, bo całe to instrumentarium potrzebne nam jest do ich właśnie opisu. Popatrzmy, ten opis nie będzie taki bardzo łatwy. Zaczyna się od początku. My chcemy znać początkowy stan tych naszych elektronów, ich położenie i ich pęd. No i teraz, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić. Chcemy zlokalizować, gdzie jest, jak się porusza jeden elektron. A jakie my mamy do tego aparaty pomiarowe? Przecież wszystko, co mamy do dyspozycji, składa się z atomów. Atomy to są jądra opierzone chmurami elektronów. Tych elektronów jest mnóstwo. Czyli nasza próba stwierdzenia, gdzie ten elektron jest, na dobrą sprawę przypomina próbę wymacania, gdzie jest jagódka przy pomocy solidnego drąga. To jest taka sytuacja. Z prędkością również jest podobnie. I jest jeszcze druga kwestia, proszę Państwa. To, że to jest jagódka, to nieprzypadkowe porównanie. Proszę Państwa, ryzykujemy, że tę jagódkę zgnieciemy. Elektronów wprawdzie nie zgnieciemy, ale jest podobny problem. To znaczy, nasz pomiar przecież wymaga jakiegoś oddziaływania między przyrządem pomiarowym a tym naszym obiektem badanym. To oddziaływanie oczywiście daje nam informację, ale równocześnie chcemy czy nie chcemy, zmienia stan obiektu badanego. Wobec tego musimy to oddziaływanie starać się zmniejszyć jak się tylko da, tak żeby ten obiekt ledwie musnąć, żeby dostać od niego potrzebną informację, ale jego ruchu nie zaburzyć, bo inaczej co nam z tego odczytu, kiedy on już jest nieaktualny natychmiast po pomiarze, bo pomiar zmienił stan naszego obiektu. Więc proszę Państwa, musimy starać się minimalizować ten, w gruncie rzeczy, zmianę stanu naszego obiektu, w tym wypadku elektronu. Tymczasem, proszę Państwa, tutaj natura robi nam dość nieprzyjemny dowcip. Mianowicie, proszę Państwa, okazuje się, że działanie, ta właśnie wielkość, z której realizacją związany jest każdy ruch, związane jest każde oddziaływanie,
ta wielkość jest kwantowana. To znaczy, jest dawkowana w ściśle określonych porcjach. Taka porcja oznaczana jako określone H nosi nazwę stałej Plancka. Jest najmniejszą ilością działania, jaką możemy zrealizować i dowolne działanie jest całkowitą wielokrotnością stałej Plancka. Czyli proszę Państwa, wróćmy do naszego elektronu. Jeżeli działanie jest kwantowane, to już nie łudźmy się, że możemy ten nasz pomiar sprowadzić do muśnięcia. To będzie solidne szturchnięcie tym naszym drągiem. No i teraz, proszę Państwa, jesteśmy w tarapatach, dlatego że jest zupełnie niemożliwe dokonanie naszego pomiaru bez silnego zaburzenia stanu elektronu. I okazuje się, że to zaburzenie jest, no, ma skutki bardzo wyraźne. Mianowicie okazuje się, że jakbyśmy się nie starali, jakbyśmy nie pracowali nad tą minimalizacją zaburzenia, zawsze jest tak, może ja to będę pisał już na górze, zawsze jest tak, że nazwę to w cudzysłowie błąd pomiaru współrzędnej i pędu jest zadany taką relacją, że błąd pomiaru współrzędnej razy błąd pomiaru pędu nigdy nie jest mniejszy niż połowa stałej Plancka. Bo proszę Państwa, to zapomniałem powiedzieć. Pamiętają Państwo, tam miałem pod całką iloczyn tej różnicy T minus V. To były dwa rodzaje energii, czyli iloczyn energii przez czas. Wymiar działania to jest iloczyn jednostek energii i jednostek czasu. I tak się składa, że można to udowodnić, ale nie będę marnował Państwa czasu, że wymiar tego iloczynu długości i pędu jest dokładnie taki sam. Wszystko, co będzie działaniem odtąd, będzie ograniczone tymi nierównościami. To znaczy, nigdy nie jesteśmy w stanie zmierzyć pędu i współrzędnej równocześnie z większą dokładnością. Jeżeli dokładniej zmierzymy współrzędną, o pędzie będziemy mniej wiedzieli, bo delta x wtedy musi być większe, żeby zachować to. I podobnie będzie między energią a czasem. Te relacje noszą nazwę zasady nieoznaczoności Heisenberga. Co jest bardzo ważne, nazwałem to błędem w cudzysłowie. Dlatego, proszę Państwa, że to nie jest kwestia marnych, mało precyzyjnych urządzeń pomiarowych. To nie jest kwestia nieudolnej procedury. Okazuje się, że ze swej natury położenie i pęd obiektu nie może być dokładniej określony. Możemy powiedzieć, sama natura nie zna położenia i pędu cząstki z dokładnością większą niż zadana przez tę zasadę nieoznaczoności Heisenberga. W gruncie rzeczy, tak podsumowując to trochę, można powiedzieć, że zadanie współrzędnej i pędu z dokładnością większą jest pozbawione sensu fizycznego. Po prostu to jest immanentna cecha materii i nic na to nie poradzimy. Państwo mogą powiedzieć, zaraz. Przecież my czegoś takiego nigdy nie doświadczyliśmy. Oczywiście. Bo proszę zauważyć, że ten pęd to przecież jest iloczyn masy
i prędkości. W takim razie przepiszmy sobie tę nierówność. Będziemy mieli tutaj masę i prędkość. Tu już piszę V. Tutaj mam masę i to jest większe lub równe od stałej Plancka dzielonej przez 2. A teraz ja obustronnie podzielę tę straszliwą nierówność przez masę. Proszę zauważyć, że tym, co mierzymy, jest współrzędna i prędkość. To znamy. Po prawej stronie mamy iloraz, w którym masa jest w mianowniku. Czyli jeśli ta masa jest duża, to tutaj mamy praktycznie zero. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili jakiś taki najmniejszy pyłek, jaki potrafimy zobaczyć, to on jest cięższy o wiele, wiele rzędów wielkości od atomu, a już od elektronu, to ho-ho. W rezultacie w naszym świecie makroskopowym, gdzie mamy do czynienia z tak gigantycznymi na skalę mikroskopową masami, ta nieokreśloność jest minimalna. Natomiast jak przyjdziemy do elektronu, który ma małą masę, no to to już jest poważny problem. I trzeba sobie powiedzieć w gruncie rzeczy, że w tych warunkach ten klasyczny opis elektronu całkowicie bierze w łeb. Dlatego, że powiedzieliśmy, mechanikę klasyczną budujemy na pojęciu, na założeniu, że stan naszej cząstki jest zadany przez określenie położenia i pędu w zasadzie z absolutną dokładnością. A teraz się dowiadujemy nagle, że to wcale nie jest możliwe, że w rzeczywistości położenie, skoncentrujmy się na chwilkę na położeniu, naszego elektronu jest określone tylko z dokładnością i to zależną od tego, jak dalece dokładnie wyznaczymy pęd. W takim razie na dobrą sprawę ten nasz, to nasze wyobrażenie elektronu jako cząstki punktowej w ogóle do niczego się nie nadaje, jest nieadekwatne do rzeczywistości fizycznej. Na dobrą sprawę powinniśmy sobie wyobrażać ten elektron jako taką, można powiedzieć, taki kłębek prawdopodobieństwa, zwitek gęstości prawdopodobieństwa, w którym w jednym miejscu prawdopodobieństwo, że tam jest elektron, jest większe, a w innym miejscu to prawdopodobieństwo jest mniejsze. Z tym, że ta chmurka nie ma żadnych wyraźnie odciętych granic. Ma różną gęstość w różnych miejscach i tyle. I teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie tę sytuację fizyków na przełomie XIX i XX wieku. Oni do tego dochodzą i co dalej robić? No ale przecież fizyka interesowała się nie tylko cząstkami. Czy w fizyce nie byłoby jakiegoś takiego obiektu, który wiedzielibyśmy jak traktować, a który miałby tę cechę, że jest tak rozmyty w przestrzeni? No oczywiście był taki obiekt, tym obiektem były fale. Jak Państwo spojrzą na, powiedzmy, powierzchnię jeziora, no to poza punktami, powiedzmy, miejscami, w których mamy jakiś twardy obiekt w rodzaju falochronu, nie można powiedzieć, że ta fala jest w jednym miejscu, a w drugim całkiem jej nie ma. To na ogół jest tak, że amplituda falowania w jednym miejscu jest trochę większa, w innym mniejsza, ale nie możemy powiedzieć, od tego miejsca fala już nie istnieje. Podobnie znamy fale elektromagnetyczne, czyli światło, czy fale dźwiękowe. No jak dalece fala dźwiękowa nie daje się odciąć, to bardzo dobrze wie ten, kto chciałby popracować w ciszy, a w sąsiedztwie ktoś uważa za stosowne słuchać muzyki. I z tymi falami, które opisują elektron, niestety jest zupełnie podobnie. Fale ulegają zjawiskom dyfrakcji, interferencji. Interferencje Państwo dla fal świetlnych znają dobrze. Jeżeli na kałuży mamy kapniętą kroplę oleju, wiedzą Państwo,
jak to miedzie się mieni pod światło. To właśnie jest interferencja. I te zjawiska, państwo w szkole średniej uczyli się, daje się opisać przy pomocy tak zwanej zasady Huygensa. Ta zasada Huygensa mówi w gruncie rzeczy tyle, że z fal o jednym kształcie da się zmontować fale o innym kształcie, czyli zrobić taką, jak mówimy matematycznie, zbudować superpozycję fal. Co to znaczy? Proszę sobie wyobrazić, że bierzemy basen kąpielowy. Na jednym, wzdłuż jednego brzegu tego basenu ustawiamy rządek dzieci. I teraz te dzieci na dany przez nas znak wszystkie w fazie równocześnie plaskają dłońmi o powierzchnię wody. No i teraz proszę państwa, co widzimy? No oczywiście każda taka mała dłoń jest źródłem fali kolistej. O taką mamy falę. I następną taką, i następną taką. A obok jest drugie dziecko. Znów mamy małą falkę, drugą falkę, trzecią falkę od kolejnych plaśnięć i tak dalej. Dobrze, te fale się rozchodzą. I co dalej? A teraz popatrzmy, co się dzieje przy drugim brzegu basenu, po przeciwnej stronie. Tam już te nasze fale mają ogromny promień i minimalną krzywiznę. O, tu mamy takie coś i takie coś i tam dalej takie coś. Proszę zauważyć, że ten front falowy jest praktycznie linią prostą. Czyli z fal kolistych złożyliśmy falę płaską. Gdybyśmy trochę inaczej sobie nasz eksperyment zaprojektowali, to z fal płaskich moglibyśmy skonstruować falę kolistą. I podobnie możemy robić z falami w trzech wymiarach, bo tutaj robiliśmy to na powierzchni, a da się robić w przestrzeni, na przykład właśnie z falami dźwiękowymi. I wobec tego pomysł jest taki, a czy tak nie dałoby się opisywać cząstek mikroskopowych, właśnie elektronów? To chciano sprawdzić stosunkowo wcześnie i proszę państwa, w 1927 roku zrobili to Davison i Germer w Ameryce. W Polsce zrobił to praktycznie równocześnie Szczeniowski w ten sposób, że wziął kryształ metaliczny, oni wszyscy tak działali, i puszczali wiązkę elektronów na powierzchnię tego kryształu, patrzyli, co zobaczą na ekranie jako odbicie. Nie zobaczyli punktów odpowiadających pojedynczym elektronom. Zobaczyli prążki interferencyjne, czyli coś takiego właśnie jak ta mieniąca się powierzchnia kałuży. W ten sposób wykazano falową naturę elektronów. No i to potwierdziło hipotezę z 1923 roku, postawioną pierwotnie przez Louis de Broglie, który zapostulował, że wszystkie cząstki wykazują tak zwany dualizm korpuskularno-falowy. To znaczy, że zależnie od tego, w jakich warunkach je obserwujemy, czasem się zachowują jak cząstka, a czasem jak fala. Tego nie widzimy w odniesieniu do obiektów makroskopowych. Znowu dlatego, że ten sam argument z zasady nieoznaczoności Heisenberga działa cały czas. To znaczy, te cząstki makroskopowe mają zbyt wielką masę, żeby wykazywać w naszej skali własności falowe. No, teraz proszę państwa, co ta fala właściwie opisuje? Wprowadzamy do jej opisu tak zwaną funkcję falową. To jest taka funkcja, której kwadrat modułu daje nam gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w tym czy w innym punkcie. I ta fala spełnia równanie, tak zwane równanie Schrödingera. Już nie będę pisał nazwiska, dlatego że pisanie za dużo mi czasu zajmuje. W każdym razie to równanie Schrödingera, jak się je rozwiąże, przy
mówiłem, energia potencjalna gra, a cząstki tańczą do tego, jak zagra. Tutaj cały czas jest w ten sposób. W tym równaniu Schrödingera pojawia się wyrażenie matematyczne odpowiadające energii całkowitej. A w tę energię całkowitą wchodzi, jak Państwu pokazałem, energia potencjalna. No i teraz, proszę Państwa, okazuje się, że to, jaki ten kształt naszej fali wyniknie, zależy od kształtu tej energii potencjalnej. No i to sobie spróbujmy zilustrować na przykładzie już zdążającym trochę w tym kierunku, od którego zaczęliśmy. Mianowicie spróbujmy sobie wyobrazić, że mamy elektron gdzieś w okolicach protonu. Umieśćmy nasz układ współrzędnych, początek układu, w miejscu, w którym jest proton i teraz próbujemy opisać energię jego oddziaływania z elektronem. No to żadna sztuka, bo to jest elementarna elektrostatyka, którą Państwo znają. Wiadomo, że ta energia dla oddziaływania coulombowskiego wygląda tak. Musimy wziąć iloczyn ładunków tych dwóch cząstek. No to świetnie. Ładunek elektronu to jest ładunek elementarny E, ładunek protonu też. Czyli tutaj będziemy mieli to oddziaływanie proporcjonalne na pewno do E kwadrat. One mają przeciwne znaki. Iloczyn z plusa i z minusa da nam minus. I tutaj to jest odwrotnie proporcjonalne do odległości między ładunkami. Czyli teraz proszę zauważyć, niech początek układów współrzędnych odpowiada położeniu protonu. Proszę zauważyć, że tu się pojawia tylko odległość elektronu od protonu. Nie jest ważne, w którym kierunku od protonu mamy ten elektron. W gruncie rzeczy ten elektron będzie w tej samej odległości od protonu w dowolnym miejscu na sferze o promieniu R. Czyli już widzimy, że kształt tej naszej fali elektronowej będzie musiał być kulisty, przepraszam, kulisty, sferyczny. Tyle wiadomo. A teraz spróbujmy się zastanowić, jak z tą odległością, bo tutaj zaczyna się szkopuł i nasza dynamika może być dziwna. Dlaczego? No bo jeżeli te cząstki się przyciągają, no to elektron powinien starać się minimalizować swoją energię potencjalną i zbliżać się do protonu coraz bardziej, spaść na proton w końcu. Jeżeli spadnie, no to świetnie, będzie miał nieskończoną, prawdę rzekszy, energię ujemną, stabilizującą, ale tą nieskończonością chwilowo się nie przejmujmy. Ważne jest, że on będzie w punkcie R równe 0. No będzie w spoczynku, więc jego pęd też będzie równy 0. A co z naszą zasadą nieoznaczoności? Z tego wynika, że ten nasz elektron ma ściśle określone położenie i ściśle określony pęd. Coś źle pomyśleliśmy, bo pogwałciliśmy zasadę nieoznaczoności Heisenberga. Pamiętamy, że ona mówi delta x razy delta p, no tutaj powiedzmy, żebym powiedział delta r, jest większe lub równe od połowy stałej Plancka. Czyli to jest bzdura. W takim razie jak to będzie wyglądało? No, im nasz elektron, powiedzmy, ta nasza energia potencjalna od odległości zależy w ten sposób. O, ona jest bardzo, bardzo ujemna dla małych odległości. Mniej ujemna dąży do zera, gdy odległość tutaj dąży do nieskończoności. Czyli proszę zauważyć, że im ten nasz elektron będzie bliżej protonu, tutaj jest energia, im będzie bliżej protonu, tym jego położenie będzie ściślej zdeterminowane, bo proszę zauważyć, tutaj on
może być gdzieś na tak dużym odcinku, a tutaj już na takim maleńkim. Czyli im on się bardziej zbliży do protonu, tym nieokreśloność jego położenia jest mniejsza. No za to musimy zapłacić. Musi być proporcjonalnie większa nieokreśloność jego pędu. A jeżeli tak, pamiętamy, kwadrat pędu wchodzi w energię kinetyczną. Czyli jeżeli ten nasz elektron będzie zbliżał się do protonu, jego położenie będzie coraz lepiej określone, ale jego pęd coraz gorzej. W rezultacie gdzieś tutaj po drodze natura będzie musiała znaleźć pewien kompromis pomiędzy swoim lenistwem, czyli zasadą najmniejszego działania, która ten elektron skłania do zbliżania się do protonu, a zasadą nieoznaczoności Heisenberga. Ten kompromis jest osiągnięty dla jakiejś tam, powiedzmy, średniej odległości R. Mówię średniej, bo ten elektron przecież nie będzie już ściśle w danej odległości. To może być tak, że będzie najprawdopodobniejsze, że jest w tej odległości, ale może być w zasadzie w dowolnej innej. No i teraz, proszę Państwa, spróbujmy pójść o krok dalej. Tutaj byliśmy na poziomie atomu. To jeszcze można się sprzeczać, czy to jest chemia, czy to fizyka. Przejdźmy do czegoś, co chemią jest na pewno. To znaczy, wyobraźmy sobie najprostszą możliwą cząsteczkę chemiczną. Tą najprostszą możliwą cząsteczką chemiczną będzie jon H2+. To znaczy, mamy jeden proton, drugi proton i mamy elektron. Niech ten elektron będzie zielony, skoro mam tę możliwość. Proszę Państwa, to jest zjonizowana cząsteczka wodoru. Urwaliśmy jeden elektron od cząsteczki wodoru, no ale to już jest cząsteczka. Spróbujmy popatrzeć, jak będzie wyglądała fizyka tej cząsteczki. Gdzie ten elektron będzie chciał być? Poprzednio on był był zdelokalizowany w sfery o różnym promieniu. Niejako można powiedzieć, w takiej kuli w jednych miejscach było gęściej od tego elektronu, w innych rzadziej. I to zależało wyłącznie od promienia. A teraz tutaj się znalazł drugi proton. I ten drugi proton przecież nasz elektron też przyciąga. Wobec tego ten elektron teraz będzie chciał się znaleźć jakoś mniej więcej tutaj, między tymi dwoma protonami. Tam będzie największa jego gęstość. Dlaczego? No bo mamy zysk energetyczny. On już nie jest przyciągany przez jeden proton, tylko jest przyciągany przez dwa protony. I to jest źródło energii wiązania, ale czy jedyne? Okazuje się, proszę Państwa, że wcale nie, dlatego że, proszę zauważyć, teraz poprzednio ten proton otulał jeden, ten elektron otulał jeden proton, a teraz musi obsłużyć dwa. Czyli w rezultacie on głównie jest zdelokalizowany w tym obszarze, ale przecież tutaj gdzieś jego trochę też jest i tutaj też. Proszę zauważyć, że przecież ten obszar, w którym on jest zdelokalizowany, jest wyraźnie większy od obszaru delokalizacji wokół jednego protonu. A, czyli się zmniejszyła nieokreśloność położenia tego elektronu. A jeżeli tak, to może się zwiększyć dokładność określenia pędu. Jeżeli delta x wzrosła, to delta p może zmaleć. A od pędu zależy energia kinetyczna. Wobec tego widać, że jeżeli elektron
będzie zdelokalizowany między tymi dwoma protonami, to nie tylko, że będzie zyskiwał energię na przyciąganiu przez drugi proton, ale jeszcze jego energia kinetyczna, która jest dodatnia, zmaleje. Czyli mamy dwa źródła stabilizacji wiązania chemicznego. Jedno to jest przyciąganie przez drugi proton, drugie to jest obniżenie energii kinetycznej średniej związane z delokalizacją. No a teraz spróbujmy pomyśleć, jakby było z obliczeniem tego. Musielibyśmy rozwiązywać równanie Schrödingera, które nie jest bardzo łatwe do rozwiązania. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, problem jest taki. Nawet w mechanice klasycznej, jeżeli mamy oddziaływanie dwóch ciał, to dla jakichś takich, powiedzmy, nie bardzo trudnych energii potencjalnych, jesteśmy to w stanie rozwiązać w sposób analityczny. To znaczy napisać gotowy wzór na rozwiązanie. Tymczasem już w mechanice klasycznej pojawia się tak zwany problem trzech ciał. To znaczy, że równań ruchu dla problemu trzech ciał analitycznie już nie jesteśmy w stanie rozwiązać. To zawsze będzie musiało być przybliżone. I teraz spróbujmy się zastanowić, jak moglibyśmy to przybliżać w naszym przypadku. W gruncie rzeczy zastanówmy się teraz nad problemem delokalizacji. Nasz elektron ma masę znacznie mniejszą od protonu. Wobec tego on będzie znacznie silniej zdelokalizowany, bo to wynika z zasady nieoznaczoności, jego masa jest w mianowniku. Czyli na dobrą sprawę ten układ moglibyśmy sobie wyobrazić jako taką, powiedziałbym, obłok, nazwijmy to zupy elektronowej, w której pływają te dwa protony, przepraszam, zupy elektronowej, w której pływają te dwa protony. One są cięższe, więc mniej zdelokalizowane. No i teraz popatrzmy na to tak. Zastanówmy się, co widzi w cudzysłowie elektron. Te protony są 2000 razy cięższe od niego. Poruszają się mniej więcej z proporcjonalną prędkością. To jest tak, jakbyśmy patrzyli na wzrost drzewa. My nie widzimy ruchu tego drzewa. Po roku się orientujemy, że ono wyrosło. I w podobnej sytuacji jest tutaj elektron. Skala czasowa ruchu jąder jest dla niego niezwykle powolna, czyli na dobrą sprawę elektron widzi tylko potencjał elektrostatyczny, to przyciąganie protonów, które można powiedzieć widzi jako statyczne. No to już dla nas z punktu widzenia rozwiązania jest znakomita podpowiedź, bo mówi, a to weźmy sobie jako pierwsze przybliżenie te dwa protony nieruchome i wtedy problem ruchu żaden, bo to jest problem jednej cząstki w energii potencjalnej zadanej przez dwa ładunki. Świetnie. No dobrze, powiedzą Państwo, to wszystko tak, ale przecież te jądra też się jakoś ruszają. No to teraz zastanówmy się, jak wygląda elektron oglądany z pozycji jąder. On się porusza tysiące razy szybciej niż jądra. Proszę sobie wyobrazić analogię. Patrzymy na kolibra. Widzimy jego korpus, tak, ale jego skrzydeł nie zobaczymy. Za szybko się poruszają. Widzimy tylko mgiełkę. I tu jest podobnie. Nasze protony widzą tylko rozmyty kształt gęstości elektronowej. Ta gęstość elektronowa jest niezwykle ważna, dlatego że ona jest ujemna. Ma ładunek ujemny elektrycznie.
I na dobrą sprawę ona działa jak klej. Ona skleja ze sobą te dwa protony, nie pozwalając im uciec gdzie indziej, dalej. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić, jakby teraz wyglądała energia tego naszego układu. Najpierw spójrzmy na to z punktu widzenia położenia protonów, tak jak to widzi elektron. Mamy energię. To R teraz to jest odległość protonów. Niech pierwszy proton będzie w początku układów współrzędnych, a drugi w jakiejś tam odległości. Jeżeli jest w nieskończoności, no to my to traktujemy jako poziom odniesienia. A teraz patrzymy, co się dzieje, jak on się zbliża. No, jak się trochę zbliży, to teraz już ten klej elektronowy, który tutaj jest, on go widzi. Tutaj ten klej elektronowy jest w okolicach pierwszego protonu. Tu mamy drugi proton. No i oczywiście ten proton będzie miał obniżoną energię. O, tutaj. A teraz spróbujmy zobaczyć, co będzie w jeszcze mniejszej odległości. No oczywiście to przyciąganie kulomboskie będzie silniejsze. Pomyślimy za chwilę jeszcze dalej, ale najpierw wyobraźmy sobie przeciwną granicę. Te dwa protony są bardzo blisko siebie. Proszę zauważyć, elektron jest silnie rozmyty. Wobec tego tylko mała część jego ładunku znajduje się między protonami. Rezultat. On nie zasłania jednego protonu przed drugim, a one oba mają ładunek dodatni. Wobec tego one się wściekle odpychają. Jeżeli tu weźmiemy ten punkt, to już energia będzie dodatnia, będą się odpychały. Teraz zejdźmy w dół, tu będzie następny i następny punkt. Tutaj energia maleje przy wzroście odległości, a tutaj rośnie przy wzroście odległości. No to gdzieś musimy mieć minimum. Nie ma rady. Proszę zauważyć, to minimum tutaj to jest położenie równowagi. To położenie równowagi odpowiada pewnej odległości. Tę odległość nazwę R0 i to jest równowagowa długość wiązania proton-proton uzyskanego dzięki obecności tego kleju elektronowego. No dobrze, a jak teraz się rusza ten proton? No, on oczywiście bardzo chciałby spaść do tego minimum, ale nie może, bo działa zasada nieoznaczoności. Czyli im bardziej on się tutaj zbliża i w takim razie im do mniejszego zakresu odległości od drugiego protonu on jest ograniczony, tym lepiej określone mamy jego położenie. A w takim razie zapłacimy gorszą znajomością pędu, czyli wzrostem energii kinetycznej. Czyli ten proton będzie się tak tutaj huśtał i to będą drgania tej naszej cząsteczki, która będzie cały czas wykonywała takie ruchy, lekko się kurcząc i lekko się rozciągając. Gdybyśmy wzięli sobie cząsteczkę wodoru, co by się zmieniło? No, zmieniłaby się ilość tego kleju elektronowego. Elektrony się odpychają, więc oczywiście na tym byłaby pewna strata energii, ale ponieważ są w przestrzeni rozmyte, to mogą się dość skutecznie unikać. Czyli to odpychanie nie będzie takie bardzo silne. Im więcej elektronów będziemy mieli tutaj na ogół, tym silniejsze wiązanie. To jest najprostsze wiązanie w cząsteczce H2. A jeżeli sobie weźmiemy inne atomy, to oczywiście będziemy mieli inną liczbę elektronów, inny ładunek jądra i tak dalej, ale pojęciowo to będzie bardzo podobne. I teraz, gdybyśmy chcieli się wziąć za równanie Schrödingera i je rozwiązywać, ono wtedy już jest rzeczywiście bardzo trudne do rozwiązania, ale moglibyśmy to zrobić bardzo dokładnie. Dla cząsteczki wodoru, na przykład
ta energia dysocjacji, to znaczy energia, można powiedzieć, wiązania dwóch atomów wodoru, w tej chwili jest znana z dokładnością do 9 cyfr znaczących. Znana z eksperymentu i znana z teorii. I wiemy, że wynik teoretyczny jest dokładniejszy od eksperymentalnego. To można udowodnić. Dalej, jeżeli pójdziemy w kierunku większych układów, ze sporą dokładnością da się takie obliczenia zrobić dla cząsteczek liczących 100 kilkadziesiąt atomów. Jeśli się ograniczymy do mniejszej dokładności, mówiłem Państwu, że tutaj zawsze musimy robić przybliżenia, możemy pójść do cząsteczek rzędu 1000 i więcej atomów. No i teraz dla tych wszystkich cząsteczek możemy przewidzieć geometrię, możemy przewidzieć ich energię wiązania, a w rezultacie projektujemy w ten sposób nowe drogi syntezy, projektujemy nowe katalizatory, wspomagamy projektowanie leków. Zdolność predykcyjna w stosunku do tej sytuacji w XIX wieku w ogóle nie do wyobrażenia sobie wtedy, kiedy nie znano natury sił chemicznych. A z czego nam wyszły te wszystkie wnioski? W gruncie rzeczy clue to jest prymitywna elektrostatyka znana w XIX wieku. Co ją zmieniło? Świadomość, że stała Plancka, że działanie jest kwantowane. Tutaj się pojawia rola mechaniki kwantowej. Kwantowanie działania w rezultacie zasada nieoznaczoności Heisenberga. Na niej stoi cała współczesna chemia kwantowa, która jest po prostu zastosowaniem mechaniki kwantowej. Myślę, że nikt nie miałby najmniejszych wątpliwości, że mechanika kwantowa dla fizyki była przełomem. Twierdzę, że i dla chemii co najmniej w takim samym stopniu. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Thank you.